Siema. Jeśli chociaż raz przyszła Ci taka myśl, żeby zacząć chodzić na siłownię, myślę, że jest to bardzo dobra myśl i powinieneś ją wykorzystać. A więc w tym filmiku podpowiem Ci, co ze sobą zabrać, jak się zacząć zachowywać na siłowni, co zrobić za pierwszym razem, bądź też przez pierwszy okres czasu na siłowni przez 3-4 tygodnie. Także zapraszam do obejrzenia filmiku. Na pewno powinieneś wiedzieć, po co tutaj idziesz. Czy chcesz spalić tłuszcz, czy chcesz zbudować masę mięśniową, czy chcesz po prostu kogoś poznać, fajnie spędzić czas, bądź może spróbować czegoś nowego. Także myślę, że za pierwszym razem takie grubsze obranie celu jest bardzo ważne. Więc jeśli już wskoczysz w samochód, autobus, obojętnie taksówkę, rower i dostarczysz się na siłownię, warto, żebyś miał ze sobą wodę, ręcznik, strój sportowy, buty na zmianę, super humor, świetny nastrój. Do czego przyda Ci się ręcznik? Najpierw położysz ten ręcznik na sprzęt, na maszyny siłowe tak zwane, bądź na ławeczki i dopiero później będziesz mógł się położyć na ten ręcznik. Nigdy nie wiesz, kto przed Tobą leżał na danym sprzęcie. Oczywiście my na swojej siłowni mamy sprzęt do dezynfekcji, ręczniki i specjalny preparat do dezynfekcji, oczywiście zatwierdzony przez sanepid. I możesz sobie z niego też skorzystać jak najbardziej. Ale ja na przykład preferuję położyć sobie ręczniczek, jest szybciej i na pewno komfortowo. Druga sprawa to na pewno są buty. Buty koniecznie trzeba zmieniać. Nie wyobrażam sobie tego, żeby wszyscy na raz weszli w butach niezmienionych. Warto, żebyś ty też również dbał o czystość na siłowni. Z tego samego względu, żeby było komfortowo, miło i przyjemnie. Jeśli chcesz wziąć prysznic po skończonym treningu, oczywiście miej ze sobą ręcznik, drugi, klapki i żel. Strój sportowy, jakieś krótkie spodenki, t-shirt. Kolejną rzeczą, która na pewno przyda Ci się na siłowni, jest woda. Butelka wody minimum 0,7 na treningu powinno pękać. Myślę, że każdy powinien w trakcie godzinnego czy 75-minutowego treningu wypijać minimum litr wody. Jak najbardziej możesz kupić ją na recepcji w klubie. Ok, teraz może kilka tipów, które warto również uskutecznić. Weź ze sobą znajomą, znajomego, mamę, tatę, brata, siostrę. Zawsze we dwójkę jest raźniej, bądź w trójkę, o, w czwórkę to już w ogóle. Przyjdź z kimś, kto już może kiedyś był na siłowni, wie co robić, a jeśli nie masz z kim pójść, chcesz przyjść sam, jak najbardziej śmiało na recepcji powiedz, że jesteś pierwszy raz. Pani recepcjonistka na pewno bardzo ciepło Cię przyjmie, wskaże Ci drogę do szatni. Jeśli już wyjdziesz z szatni, przebrany, świeżutki i pachnący, poszukaj jakiegoś trenera. Mogę to być ja, może to być Michał, może to być Emil. Nie zawsze jesteśmy wolni, ale jeśli będziemy wolni, do nas podejdziesz i powiesz: siema, jestem tutaj pierwszy raz, może mi pokażesz, co zrobić za pierwszym razem, czy cardio, czy jakieś maszyny siłowe, to jeśli akurat nie będziemy prowadzili treningu siłowego i jeśli będziemy wolni, na pewno odpowiemy na każde Twoje pytanie i na pewno będziemy służyć Ci radą. Śmiało, każdy kiedyś zaczynał. Ok, weźmy taką opcję, że wyszedłeś z szatni, ale wstydzisz się podejść do trenera, to ja Ci teraz powiem, co powinieneś zrobić. Każdy trening powinien zaczynać się od rozgrzewki tak zwanej cardio. Mamy sporo sprzętów tak zwanych cardio, są to orbitreki, tak zwane eliptyki, tak zwane orbitreki, są to maszyny, są to bieżnie.
Mamy też wioślarzy, mamy rowerki pionowe, siedzące, stojące, leżące. Także każdy znajdzie swoją odpowiednią formę rozgrzewki. Rozgrzewka cardio powinna trwać jakieś 10-15 minut. No nie więcej niż 15. Polecam 10 minut, podbić sobie troszeczkę tętno. Schodzisz z takiej bieżni bądź też orbitreka. I wiadomo, że trzeba dodatkowo jeszcze rozgrzać stawy. Zrób wymachy, krążenia, pajacyki. Przynajmniej przez 2 tygodnie, jeśli totalnie nic wcześniej, nigdy w życiu nie robiłeś na siłowni, przetestuj sobie wszelkie maszyny. Na nich raczej nic ci się nie może stać. Używaj małych ciężarów, żeby nie zaszaleć zbyt mocno, żebyś nie ponadrywał sobie ścięgien, mięśni. Także polecam małe ciężary na początek. Co jest jeszcze bardzo ważną sprawą? Fajnie by było, jeśli wchodzisz na siłownię, to żebyś się ze wszystkimi przywitał. No wiadomo, że jeśli będzie 30, 40, 50 osób na siłowni, no to ciężko wszystkich oblecieć i przybić z każdym piąteczkę, ale warto powiedzieć głośniej: cześć! 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 Ale jeśli widzisz, że jest kilka osób, to warto podać każdemu rękę, powiedzieć cześć, siema, co tam, i dalej zacząć robić to, po co się tutaj przyszło. Może też zastanawiasz się, jakie godziny są najlepsze, żeby przyjść na siłownię. Najbardziej oblegane godziny to są między 17 a 20. Także jeśli już tak jesteś wstydliwy bądź wstydliwa, to wybierz sobie godzinę na przykład południową. O godzinie 12 na siłowni jest najmniej ludzi, także najmniej osób będzie dookoła. Ty będziesz mógł się zapoznać bądź mogła zapoznać z wszelkimi dostępnymi maszynami i sprzętami. Ok, myślę, że to były wszystkie takie główne porady przed pierwszym przyjściem na siłownię. Jeśli będziecie mieli jakiekolwiek inne pytania, śmiało piszcie w komentarzach, na pewno na wszystkie odpowiem. A ja zapraszam Was do Gym House. Piąteczka.